Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wysp owczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Estyrland z facebookowego profilu Polonia Farerska opowiadamy o najbardziej tajemniczym archipelagu w Europie. Zapraszamy! Dzień dobry, cześć i czołem, witamy po raz kolejny. Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy pod stołem, a raczej na stole, bo dzisiaj będziemy mówić o wyspie stołowej, o Boroi i przy mikrofonach tradycyjnie Kinga Esturland. I Łukasz Łach. No bardzo, bardzo nam miło, ale dlaczego wyspie stołowej? W ogóle zaczynamy od tego, że mnie znowu zaskakujesz. Jakiej wyspie stołowej? Pierwszy raz w ogóle o tym słyszę. Co to za akcja? No gdybyś znał język farerski tak dobrze jak ja, to wiedziałbyś, że bor to po farersku stół. A więc Boroi to nic innego jak wyspa stołowa. W Kapsztadzie mamy górę stołową, a na Wyspach Owczych mamy wyspę stołową. Boroi, czyli wyspa, na której znajduje się drugie co do wielkości miasto, którego jesteś szczęśliwą mieszkanką, czyli wyspa, czyli Klaksvík na wyspie Boroi. A Klaksvík to bardzo specyficzne miasto, bardzo ciekawe, drugie co do wielkości, najbogatsze w ogóle na wyspach, ale ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Jako mieszkanka tego miasta myślę, że powinna się opowiedzieć. No na pewno historia Klaksvíku jest dosyć ciekawa przez tę izolację geograficzną i często ludzie zastanawiają się, jakim cudem w tak odludnym miejscu urósł taki duży ośrodek miejski. No oczywiście mówię tutaj o ośrodku miejskim na warunki farerskie, prawda? Tak. Obecnie w Klaksvíku mieszka niecałe 5 tysięcy osób i przez bardzo, bardzo długi czas Klaksvík był odcięty od reszty archipelagu, a mimo to tam znajdowało się takie właśnie dosyć duże osiedle ludzkie. I tak naprawdę głównym przyczynkiem do powstania, do rozwoju Klaksvíku był pan Jegvan Friðrik Chaalbro, który był zagorzałym baptystą, konwertytą w zasadzie. No i on zauważył bardzo dobry potencjał, jeżeli chodzi o zatokę, o w ogóle wyspy okalające Klaksvík, które czyniły z miasteczka taką właśnie spokojną przystań, osłoniętą od tych wszystkich wiatrów i sztormów i tak dalej, i postanowił założyć tam pierwszą swoją kampanię handlową. No i oferował pracę wszystkim chętnym, którzy byli gotowi przeprowadzić się na wyspy północne, i pod warunkiem, że również zostaną baptystami. A ponieważ Wyspy Owcze toczył wówczas niewielki kryzys, to ludzie wychodzili z założenia, że mogą zostać baptystami, mogą zostać w ogóle kimkolwiek, byle tylko mieć pracę i zarabiać. I szybko wieści się rozeszły po archipelagu, że właśnie pan Chaalbro oferuje pracę i do Klaksvíku zaczęły zjeżdżać kolejne osoby, które były gotowe podjąć właśnie robotę u niego w firmie. I w ten sposób Klaksvík rozwinął się bardzo dynamicznie. Jego postać zresztą możecie zobaczyć. Pomnik stoi naprzeciwko lokalnej biblioteki. Tak, jest tam mały placyk, gdzie znajduje się biblioteka i Kuningarstowa, czyli lokalne biuro informacji turystycznej. I właśnie na tym placyku siedzi pan Jegvan Friðrik Chaalbro, ma nogę założoną na nogę, ale tak naprawdę warto zobaczyć, co jest za jego plecami, dlatego że za plecami Chaalbro kryją się różne budyneczki, które są zrobione również tam z tego żeliwa, czy nie wiem, z czego jest ten pomnik. W każdym razie one są również częścią tej całej instalacji. Ciekawe. Kinia, no widzisz, dla mnie to również, dzięki Tobie odkrywam wyspowce na nowo, bo nigdy się przy nim, szczerze mówiąc, nie zatrzymałem, a tym bardziej nie popatrzyłem, co ma z tyłu. To teraz popatrzę. No widzisz, to tutaj masz ode mnie taki insider's tip, od lokalsa. Okej, popatrzę. Każdy, kto przyjeżdża do Klaksvík po raz pierwszy, wyjeżdża z tego tunelu, każdy jest w jakiś sposób zachwycony, jak to miasto, gdzie ono zostało właśnie ulokowane, bo jednak to jest niesamowite miejsce. Jesteśmy w takiej zatoce, która jest podwójnie ukryta w zasadzie, więc stanowi naturalny port. Naturalny port dla statków, które są większe, które potrzebują większej głębokości. Też dlatego właśnie ten pan tam znalazł odpowiednie miejsce do tego, żeby cumowały tam większe kutry, które wypływały w otwarty ocean
po to, żeby łowić ryby. No plus jeszcze niesamowitą robotę robi wyspa Kunoj, która osłania miasto od północy i wygląda jak taka jakaś piramida, która strzeże wejścia do Klaksviku, do portu, i to na pewno robi bardzo, bardzo takie kolosalne wrażenie, zwłaszcza jak ktoś odwiedza miasto po raz pierwszy. Miasteczko ma poza tym kształt litery U. Mówi się, że... Zbudowane na tarasach. Tak, tak, tak. I mówi się, że ten brzeg zachodni ma trochę taką lepszą reputację niż wschodni. No i od pewnego czasu powstaje centrum miasta, jakieś tam nowe budynki, oddano jakiś czas temu bloczek taki mieszkalny, Biskup Stork, na dole znajdują się punkty usługowe, jakieś tam kawiarnie i tak dalej. Teraz powstaje przystań kajakowa obok tego Biskup Stork. Poza tym na ukończeniu jest stadion, no taki tor dla biegaczy, niedaleko basenu i stadionu piłkarskiego. Powstają cały czas jakieś osiedla, nowe mieszkania, bloki, także w Klaksviku w ogóle bardzo dużo się dzieje i szczególnie widać to na przykładzie innych miejsc na Wyspach Owczych, no bo jak się pojedzie na przykład na Suroj czy na Sandoj, no to tam praktycznie czas stanął w miejscu albo tych inwestycji nie ma po prostu tak dużo. A tymczasem w Klaksviku, o, Dom Kultury na przykład się buduje, już ma taki kształt, taką bardzo ciekawą bryłę, więc w Klaksviku widać, że idziemy z duchem czasu. Kręci, i tak, biznesik się kręci. Tak jest. Zbór baptystów, który też jest bardzo ciekawą architektonicznie budową. Rzeczywiście, można powiedzieć, że co kilka lat powstaje tak jakby nowy taras, dlatego że Klaksvik jest usytuowany na wzgórzach, w takiej polodowcowej dolinie, nad fiordem i ma kontakt z wybrzeżem z dwóch stron, to też jest ciekawe. I po prostu co kilka lat powstaje tak jakby coraz wyżej powstaje nowy taras, aczkolwiek to jest dość niebezpieczne, dlatego że Klaksvik też był wielokrotnie ofiarą kamiennych lawin, prawda? Niestety, tak. I do tej pory zdarza się, że jakieś tam głazy się zsuwają. Oczywiście już nie może na taką skalę, żeby ludzie ginęli, czy żeby domy były całkowicie zdewastowane, ale na pewno trzeba mieć z tyłu głowy, że zagrożenie lawinowe niestety istnieje. Właśnie, wszystko w Klaksviku zmieniło się, odkąd powstał ten podoceaniczny tunel. Drugi tunel, który powstał na Wyspach Owczych, łączący wyspę Eysturoy z Borøy, bo wcześniej do Klaksvik pływał prom. No i to rzeczywiście była chyba udręka, prawda? Wydostanie tak się jest. W ogóle z Klaksvik. Czy Iwan kiedyś wspominał, jak wygląda, chociaż nie, Iwan wtedy nie mieszkał w Klaksvik. Nie, ale Iwan pierwszy raz, kiedy przyjechał na Owcze, to nie było ani tunelu między Streymoy i Voar, ani nie było tego Norja Tunnel. Więc Iwan jeszcze pamięta, jak to płynęło się promem z Voar na Streymoy, prawda, z tego Oirar Jack do Westmany i tak dalej. I Iwan wtedy był też w Klaksviku z wizytą i płynął promem z Lorvuik do Klaksvik. Ta podróż zajmowała 45 minut. No i niestety właśnie jak się nie zmieściłeś na prom, no to miałeś problem. I tyle. Ale musimy tutaj powiedzieć, że właśnie ta przeprawa promowa z Lorvuik do Klaksvik zaowocowała piosenką Don't Go to Klaksvik kanadyjskiego artysty Leifa Wollebecka, który właśnie przybył na przystań promową w Lorvuik, chciał się dostać do Klaksvik i zapytał miejscowych, kiedy teraz będzie najbliższy prom. No a miejscowi odpowiedzieli, że chłopie, po co ty chcesz jechać do tego Klaksviku? Tam nic nie ma, tam wichura, w ogóle psy tam ujadają tylko. Wrony zawracają, diabeł mówi dobranoc, więc nie, don't go to Klaksvik, powiedzieli mu. No i właśnie te słowa zainspirowały Wollebecka do stworzenia piosenki pod tytułem właśnie Don't Go to Klaksvik, także zachęcamy do wysłuchania. Tak jest. Na koniec tego podcastu zamiast outro będzie ta piosenka. Ale powiedz mi, bo to mnie też zawsze ciekawiło, bo jest chyba kilka sposobów na wymawianie nazwy tego miasta, prawda? Niektórzy, jedni mówią Klaksvik, inni mówią Klaksvik, pewnie na Suroj mówią jeszcze jakoś inaczej. Ile nie, nie, poprawna nazwa to jest Klaksvik, no bo Klaksvik. Mamy tam na końcu to i z kreseczką, czyli uj. Mhm. Oczywiście, kiedy mówimy, nie wiem, po angielsku na przykład, czy Farerzy rozmawiają z cudzoziemcami, to mówią zazwyczaj Klaksvik, żeby ludzi nie konfundować. Zresztą tak samo jak lądujesz na Wyspach Owczych i wtedy mówią zazwyczaj po angielsku piloci czy tam stewardesy, że lądujemy na Vagar.
nie mówią VOR, żeby też turystów nie konfundować, bo jeszcze ludzie pomyślą, że w ogóle wsiedli do złego samolotu. Okay. Także mówią Vagar Airport i tak dalej i ta nazwa jest wtedy w takiej angielszczyźnie przyjęta. Ciekawe, natomiast ciekawe. Tutaj nazwa Klaksvík, ale muszę ci jeszcze powiedzieć, że Klaksvík miało wcześniej inną nazwę, nazywało się mianowicie Vágur. Czyli dokładnie tak, jak miejscowość na Suðuroy. Tak, ale ponieważ miejscowość o tej nazwie już istniała, no to postanowiono zmienić nazwę i Klaksvík został Klaksvíkiem ze względu na ten klak, właśnie na ten takie, na to ujście, na ten lej, który jest klak to lej. Klak to lej. Tak. No i mamy oczywiście też z tego powodu Klakur. Klakur, czyli flagowy szczyt okoliczny, na który bardzo, bardzo polecamy wybrać się wszystkim, bo do połowy długości, wysokości możemy dojechać samochodem, potem zostawiamy auto na parkingu. Są już teraz takie tarasy drewniane, po których można podejść do góry. No i oczywiście piękny widok z samego Klakura. 413 metrów nad poziomem morza. Widzimy Kalsoy, Kunoy, oczywiście Boroy, no i nawet Esturoy widać. Także tak. Piękne, piękne widoki. Miejscowa jest genialna i teraz właśnie automatycznie przeszliśmy do tego, co tam można zobaczyć, co tam można robić. Rzeczywiście wejście na Klaksvík jest niesamowitą i łatwo dostępną praktycznie dla każdego przygodą. Wspominałem się o tym, że można tam wjechać autem. Rzeczywiście do Przełęczy można wjechać autem, ale droga jest bardzo, bardzo dziurawa i to na pewno jest wyzwanie. Więc pewnie w połowie tej trasy zastanowicie się, czy warto jechać dalej. No, da się podjechać. Da się podjechać i podjeżdżamy tam nawet busikami i jest ok. To też ciekawe, jak wy będziecie wchodzić na Klaksvík, to zobaczycie, tak, zobaczycie drewniane podesty, zobaczycie drogę, zobaczycie w ogóle przy takim zbiorniku wodnym, zobaczycie usypany piasek, dwa wiadra. To jest część akcji Zamykamy Wyspy Owcze dla turystów, otwieramy dla wolontariuszy. I tak jakby te narzędzia zostały tam po tej akcji. I zachęcają, gmina Klaksvík zachęca po prostu każdego, żeby wziął to wiadro, wziął, nasypał tam piasek i po prostu rozsypał ten piasek gdzieś u góry szlaku i w ten sposób wspólnymi siłami wybudujemy sensowną drogę na sam szczyt. Ale... Dobrze, to moje pytanie, ile wiader udało ci się tam rozsypać? Dwa, przez cały zeszły sezon dwa wiadra. Tak. No to fanfary, ordery, medale i dywany rozwijamy dla ciebie. Ja bardzo ostrożnie dawkuję swoje zaangażowanie, ale... ale... Widzisz, małymi kroczkami, ale do celu. Ale okay. Ziarnko do ziarnka, prawda? Ziarnko do ziarnka. Grosz do grosza i będzie kokosza. Na pewno Klaksvík jest takim miejscem, które ze względu na swoje położenie daje dużo możliwości takich trekkingowych, hikingowych, bo Klakur, który akurat no, nie ma wielkiego poziomu trudności, jest dostępny praktycznie dla wszystkich, ale są również inne szczyty okoliczne, które już są trochę trudniejsze, więc jeżeli ktoś czuje się sprawny, jest kozicą górską, to jak najbardziej będzie miał co eksplorować w okolicy. Tak jest, tylko że tam nie ma wyznaczonych sensownie szlaków i nikt nie wie, szczerze mówiąc, oprócz lokalsów i specjalistów, jak dostać się tam na te okoliczne szczyty, bo tak jak powiedziałem, szlaków nie ma nigdzie map, gdzie te szlaki by się zaczynały i to jest jakiś tam jednak problem. Ale Boroy to nie tylko Klaksvík, ale właśnie, zanim przejdziemy do kolejnych, powiedziałbym, ciekawych punktów na mapie Klaksvík, to mówiąc o ciekawych punktach, nie powinniśmy zapominać o knajpeczkach, które są w Klaksvík, bo to... Knajpeczek jest niewiele, ale są bardzo przyzwoite i pojawiają się cały czas nowe miejsca, więc takim chyba najbardziej teraz popularnym i najporządniejszym miejscem jest Angus Steakhouse w centrum. Oprócz tego bardzo dobre w ogóle mięsa, bar sałatkowy, jakieś tam frytki, ziemniaki i tak dalej. Nie jakieś bardzo wysublimowane menu, ale na pewno wszystko jest smaczne, wysokiej jakości, niezła obsługa, także jak najbardziej polecamy. Tylko oprócz trzeba rezerwować tego... stolik, to jest ważne. Rezerwować stolik. Ale można zarezerwować stolik przez internet na stronie tam Angus FO i Angus też drugi jest w Tórshavn, więc trzeba mieć pewność, że rezerwujemy ten Angus w Klaksvíku. Oprócz tego mamy Café Fruja, Café Frida, jak to niektórzy czytają. Z polską obsługą.
To jest też ważne. Tak, tak, pracuje tam Daria, którą pozdrawiamy. No i w Cafe Fruja teraz przeniosła się właśnie do tego Biskup Stork, jest na parterze mieszkalnego budynku. Nie ma tam takiego przytulnego klimatu, który był w tej starej lokalizacji, ale na pewno jest światowo. Śmiejemy się, że to jest placówka eksterytorialna, że tam się można poczuć jak gdzieś w Kopenhadze albo w ogóle gdzieś na zachodzie. Oprócz tego mamy jeszcze różne pizzerie, jest Amarant, piekarnia, gdzie fish and chips albo kurczak z frytkami zawsze jest dostępny, no i pieczywo, ciacha i tak dalej. Jest restauracja Kartash, prowadzona przez parę farersko-tunezyjską. Ale co ciekawe, właściciel jest jedynym znanym mi konwertytą na islam farerskim. On kiedyś miał na imię Eric, teraz ma na imię Muhammad, więc to jest taki no, rodzynek, można powiedzieć. Z tym, że Kartash od zresztą miasta w Tunezji, prawda? Kartash otwarty jest tak bardzo nieregularnie, czasami działa, czasami nie. W sumie jak mają ochotę, to otwierają, więc to nie jest takie bardzo wiarygodne miejsce. No i nasz ulubiony pub Roikstovan. Tak jest, zwany mordownią. Wspominam tych knajpach nie tylko po to, żebyście mogli coś tam zjeść, ale też po to, żebyście poczuli właśnie farerski klimat. I chyba w żadnym miejscu, w żadnej w Cafe Frui, w żadnym Amarancie, tym bardziej Angusie, nie poczujecie tego klimatu tak mocno jak właśnie w Roikstowie. Więc zapraszamy wieczorową porą. Nie no zrażajcie się zapachem na wejściu. Egzotyka, tak. Nie egzotyka, farerscy rybacy. Tak, zapach spracowanego mężczyzny. To jest to, z czym kojarzy mi się ten lokal, ale... Na stołach ceraty. Tak, ale jest klimat, jest fajnie. Jest, tam się dużo dzieje. Ten lokal mi się zawsze kojarzy naprawdę z tym, że to jest jakieś wibrujące miejsce na mapie sennego zazwyczaj Klaksvík. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że mamy teraz nową miejscówkę, która ma tak pół oczka wyżej od Roikstowy. Nazywa się Molly's Bar i znajduje się praktycznie naprzeciw Roikstowy, po drugiej stronie ulicy, też w centrum, więc jeszcze tam nie byłam, ale mój mąż był i powiedział mi to i owo. Będziemy eksplorować w takim razie w tym sezonie. Dobrze. Poza tym, jeżeli lubicie piwo, koniecznie trzeba zajrzeć do lokalnego browaru, do Feria Bior, najstarszy browar na Wyspach Owczych. No i teraz tak naprawdę jedyny po fuzji z Okarą, to jest jedyny farerski browar. W tej chwili produkuje on nie tylko piwo, ale także mocniejsze alkohole, wódki, dżiny. Powstała teraz pierwsza whisky, wyprzedana w minutę była już niestety. No i można, poza tym, że możemy się zaopatrzyć oczywiście w piwo w browarze, są wycieczki, czyli tam można sobie taki tour wykupić z degustacją i tak dalej. Bardzo, bardzo polecamy. Tak, no i taką jeszcze... No. Produkuje też farerskie odpowiedniki najsłynniejszych napojów gazowanych. Czyli mamy lokalną kolę, lokalny napój cytrynowy. Jolly Cola. Tak. Jolly, potem jest Jolly Time, to jest, zastępuje Sprite'a. Jest jeszcze chyba coś, co tam Fantę zastępuje. No jest oczywiście ten Sisu. Nie, Sisu to jest chyba... Sisu to jest Faxa Kondi duńskie. Także tak, mają sporo tych odpowiedników, ale to też trzeba dodać, że Jolly Cola cieszy się na Wyspach Owczych większą popularnością niż zwykła Coca-Cola. To tak samo jakby w Polsce Polo Cocta, czy tam jakaś Hop Cola wygrywała z Coca-Colą, więc jest to jakieś tam osiągnięcie. Zmieniając temat, muszę powiedzieć, że dumą miasta jest klub sportowy KUI Klaksvík Ultratafella, który wielokrotnie był mistrzem Wysp Owczych, a z kolei kobiecy oddział tego klubu, to w ogóle jest jakimś rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość tytułów, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Tak, tak, tak. Tak, chyba sekcja kobieca jest w księdze rekordów Guinnessa, bo chyba 17 czy 20 razy pod rząd zdobywały mistrzostwo kraju. No więc klaksvicka piłka to potęga. W tym miejscu odsyłamy do profilu Piłka nożna na Wyspach Owczych, prowadzona przez Marcina Michalskiego, chyba największego w Polsce specjalistę od lokalnej piłki. Dobrze, uciekamy wreszcie z Klaksvík i jedziemy dalej na północ. Ale żeby dostać się na północ, musimy przejechać bardzo ciekawym tunelem. Niestety jego dni są policzone, bo tunel jest bardzo wąski, wybudowany w latach 60. Już zaczęli budować równolegle do tego tunelu nowy tunel.
No bo rzeczywiście ten sobie trochę nie radzi. Ma zbyt małą przepustowość, bo tunel jest jednokierunkowy z mijankami. W kilku naszych podcastach opowiadaliśmy już o tym, jak się jeździ po faeryjskich tunelach. Na pewno to jest taki tunel, który budzi przerażenie i to jest tunel chyba najwęższy z takich tuneli znajdujących się w ciągu głównej drogi, można powiedzieć, prowadzącej, nie wiem, z północy na południe. I jest to w tej chwili najstarszy z działających tuneli, bo on jest z roku 1965. Starszy był tylko tunel między Trondheimsvágur i Kvalbą z 1963 roku, ale on już dawno został wyłączony z użytku na rzecz nowego tunelu. I w tej chwili właśnie ten do Otna Fjordu jest najstarszym użytkowanym. Ale tak jak mówisz, jego dni są policzone, no ale póki co działa. I od zeszłego roku wprowadzono światła. W czasie sezonu turystycznego, tak. Nie. Teraz też jak byłam w domu, widziałam, tak, że te światła cały czas działają, więc nie jest to kwestia sezonu, tylko rzeczywiście postanowiono usystematyzować ten ruch. Ja myślę, że to jest też kwestia pożaru, który nie wiem, czy pamiętasz, był 2 lata temu. Tak. Jeszcze pamiętam, pojechaliśmy zobaczyć, jak wyglądał tunel po pożarze, ale wszystko było czarne, a że w tunelu jest ciemno, no to nic nie było w sumie widać, więc... Czy z perspektywy człowieka, który jeździ tym tunelem regularnie, moim zdaniem te światła to jest pomyłka, dlatego że wydawało mi się, że oni wprowadzili je tylko i wyłącznie w czasie sezonu letniego i w zeszłym roku, w 2021, jak jeszcze wpadłem na Wyspy Owcze we wrześniu z jedną grupą, to pamiętam, że te światła już były wyłączone i myślałem, że właśnie na tej podstawie myślałem, że to tylko jakieś czasowe rozwiązanie, ale no to zmartwiłaś mnie, dlatego że jak nie było świateł, przejeżdżało się przez ten tunel dość płynnie, a ze światłami czeka się kilkanaście minut na to, żeby 15 minut najdłużej może utknąć, tak. No ale bezpieczeństwo przede wszystkim, więc postanowiono takie właśnie środki przedsięwziąć. No szkoda, no bo jazda po tym tunelu właśnie, to też tam było trochę jakichś emocji i no okej, no bez emocji. No to pozbawili nas dużej dawki emocji. Co zrobić? Okay. No nic, no jechać do Otna Fjordu, gdzie znajduje się przepiękna plaża w sezonie oblegana w takie cieplejsze dni przez Farerów. Poza tym wioska jest dosyć senna, mieszka tam około 60 bodajże osób, jest jakaś tam farma Bakafrost. No i poza plażą tak naprawdę i małym kościółkiem w Otna Fjordzie nie znajdziemy zbyt wiele atrakcji. Nic. Nie warto tam zjeżdżać po prostu. Nie, warto zjeżdżać, zawsze warto, chociażby na plażę, ale nie jest to na pewno jakieś super ekscytujące miejsce, gdzie zatrzymać się można na tydzień. Jezu, wyobraziłem to sobie. Nie. Ja przemknąłbym... Więc... Jedziemy, myślę, dalej na północ, gdzie mamy kolejną miejscowość Depil. Jest jeszcze w ogóle miejscowość Nordoftyr, w której są dosłownie 2 albo 3 domy i rzadko kiedy ona w ogóle na jakichś mapach jest uwzględniona. Potem mamy Depil, potem jest Nordepil. Nordepil to jest w ogóle ciekawa miejscówka, dlatego że tam kiedyś znajdowała się stacja wielorybnicza norweska, komercyjna. To Nordepil znajduje się naprzeciwko Hvannasund, który znowu znajduje się już po kolejnej wyspie, czyli na wyspie Vioj, ale dla mnie cała ta polodowcowa dolina kojarzy się oczywiście z największą tam osadą, czyli z osadą Hvannasund. I przyznam ci szczerze, że jak wyjeżdżam już z tego drugiego tunelu prowadzącego z Klaksvík, no to... To miejsce zawsze chyba najmniej podobało mi. To znaczy, to jest takie miejsce, które mi się w gruncie rzeczy nie podoba. I to jest chyba jedyne takie miejsce na Wyspach Owczych, które budzi we mnie jakieś takie... jakiś cień negatywnych emocji. Może dlatego, że to Hvannasund jest w jakiś sposób przerażające, jak dla mnie. Po pierwsze, tam jest zawsze cień. Tam jest zawsze ciemno. Ja mam takie wrażenie. Ale kiedy już dojeżdżam do Viaroje, no to serce się cieszy. Tak samo jak dojeżdżam do Mylle, to się bardzo, bardzo, bardzo mi się tam podoba. Dobra, to teraz coś optymistycznego. Musisz wiedzieć, że akurat ta cieśnina, Hvannasund, razem z miejscowością Hvannasund i Nordepil, znajduje się na rewersie banknotu 500 koron. To chociażby z tego powodu powinno mi się to podobać. Dokładnie. Jest tam poza tym dużo, dużo krabów, to jest też akurat cieśnina, tak? Która... Miejsce. Tak. Hvannasund to w ogóle znaczy cieśnina, w której rośnie dzięgiel.
i latem rzeczywiście tego dżęglu jest tam całkiem sporo. Ja nie wiem, ja nie mam takich negatywnych odczuć odnośnie do tego miejsca i zawsze wręcz mam takie uczucie takiej hiperprzestrzeni, kiedy to wszystko się tam otwiera po wyjeździe z tunelu tego ciasnego i lubię tam jeździć, ale rzeczywiście ta trasa do Mule jest wyjątkowa. Ona jest nawet oznaczona przez Visit Faroe Islands jako szczególnie piękna, czyli taka czyńcowa trasa. No i mówimy nawet teraz, troszeczkę... O czym mówimy? Mówimy teraz o miejscowości, która jest najdalej na północ. Tak. To jest najdalej na północ wysunięta miejscowość na wyspie w Boroj. Na północ od Hvannasund, Nordepil jest trasa, która jest w dość dobrym stanie, szczerze mówiąc, ale na całym odcinku nie jest trasą asfaltową. Miejscowość, do której, o której mówimy, Mulle, to opuszczona miejscowość na Wyspach Owczych, gdzie znajdują się 3-4 domy, ale no, nie różni się za bardzo od miejscowości zamieszkałych w gruncie rzeczy, ale jest bardzo, bardzo ładnie, to jest, tam jest bardzo fajny widok na przeciwległą miejscowość Viaroje. Mówimy właśnie o tej miejscowości. Mhm. No i co, tak, i historia Mulle jest w ogóle taka troszeczkę tragikomiczna, dlatego że tam się znajdują niczym w Bullerbyn, tam są trzy tylko gospodarstwa. No ale jakoś oni bardzo, bardzo późno zostali podłączeni do cywilizacji, bo prąd tam dopiero trafił w latach 70. No i dwie rodziny postanowiły się wyprowadzić, bo jednak już to było tego wszystkiego za dużo, tym bardziej, że nie było żadnej drogi do Mulle i tutaj reszta archipelagu już poszła naprzód, a Mulle dalej było takim zaściankiem. Więc dwie rodziny się wyprowadziły, no i została jedna rodzina i w latach 90. wtedy rząd podjął decyzję, że dobra, guys, budujemy wam drogę. I ta droga została ukończona w latach 90. i w momencie, kiedy została ukończona, to ta trzecia rodzina również się wyprowadziła. Pamiętam też, że kiedyś mieliśmy gości z Urugwaju, no i jedziemy drogą do Mulle, telepiemy się na tych wertepach, no i ja opowiadam im historię tej właśnie opuszczonej osady i tak dalej, po czym dojeżdżamy na miejsce, a tam kręci się jakieś 30 osób. No i Urugwajczycy byli bardzo rozczarowani, mówiąc w ogóle, ale jak to ty mówiłaś, że tu jest opuszczona osada, tu jest taki tłum i tak dalej. Okazało się, że to akurat był sezon uboju owiec i wszystkie rodziny zjechały się, żeby zaganiać te owce i potem je tam strzyc i zabijać i tak dalej, więc no tutaj niestety... Proszę, proszę wyjść, tego nie było w scenopisie. Dokładnie, dokładnie, także trochę był nie wypał, no ale cóż. Ojejku, no tak się zdarza, wyspowcze zaskakują na każdym kroku. Tak jest. No dobrze, to była nasza opowieść o wyspie Boroj, bo Boroj to w gruncie rzeczy te dwa punkty, tak? Czyli z jednej strony Klaksvík, z drugiej strony Mulle i to są chyba dwa najciekawsze. Tak, miejsce. Ale poza tym Boroj jest też takim węzłem przesiadkowym, chociażby w drodze na wyspę Kalsoy, prawda? Ze wschodniego nabrzeża odpływa prom na wyspę Kalsoy. No i oprócz tego na pewno na Boroj, czy konkretnie do Klaksvíku ściągają tłumy wskutek imprez masowych, które się odbywają. Tak, na pewno takim pierwszym eventem jest Norja Stevna, czyli taka mini Olafsoka i Norja Stevna jest pierwszą imprezą, która w ogóle otwiera cały ten maraton. Później mamy Summer Festival, impreza muzyczna, największy w ogóle festiwal na Wyspach Owczych muzyczny. A gdzie no się rozkłada scena, powiedz mi? Gdzie się rozkłada scena? Scena rozkłada się w centrum miasta tak naprawdę i w ogóle samo centrum staje się miasteczkiem festiwalowym. Jest wyłączone z ruchu i żeby nawet przejechać, to trzeba objeżdżać dookoła, nie można jechać przez centrum. Więc to jest na pewno ogromna impreza, wtedy w Klaksvíku przez weekend jest 10 tysięcy osób, więc ciężko nawet wynająć cokolwiek, bo są po prostu dzikie tłumy. No i pod koniec sierpnia mamy Sjómanna Dagur, czyli Dzień Marynarza, taka impreza bardziej już familijna, ale są również zlot statków, armatki wodne, owoce morza za darmo można pojeść, więc naprawdę, naprawdę fajna, fajna impreza. Bardzo przyjemnie. No nie miałem okazji uczestniczyć w tych wydarzeniach. No to jak będziesz grzeczny, to cię kiedyś zabiorę. Dobrze, to jesteście wszyscy świadkami. Dobrze. Bardzo wam dziękujemy. W takim razie zaraz poleci wspomniany wcześniej utwór Don't Go to Klaksvík. Ale pamiętajcie, nasz przekaz jest wręcz odwrotny. Do go to Klaksvík. Tak jest, zdecydowanie, z wielu względów. Po to, żeby wybrać się na Klakkur, po to, żeby zobaczyć w ogóle fenomen tego miasteczka, bo jest przecudownie usytuowane. No i po to, żeby wpaść do mnie na jakąś kawę.
zdecydowanie. Zresztą wszyscy uczestnicy naszych wycieczek mieszkają w Klaksvík, więc są chyba, mają możliwość eksploracji tego miasteczka. Dobrze, tak dziękujemy Wam bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku serii 18 końców świata, a parę nam miejsc jeszcze zostało, prawda? Zostało nam Svojnoy, zostało nam Nólsoy, zostało nam Sandoy po pierwsze. No Eysturoy! Jeszcze Eysturoy! Gigant, tak. Gigant pod każdym względem. No ale jesteśmy już za połową tej serii, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Dobrze, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na łączach. Hej! Wit hojrast! Do usłyszenia, pa pa!